To jeszcze o obietnicy prezydenta Andrzeja Dudy, bo do tego też dziś się odnosił Rafał Trzaskowski, most w Tczewie. 5 lat temu obiecany, że zostanie wyremontowany, nie została ta obietnica spełniona. Rafał Trzaskowski dziś mówi, że to on go wyremontuje. No to jest inwestycja samorządowa. My nie jesteśmy we władzach samorządu powiatu ani gminy Tczew. Ja przypomnę, że rząd Zjednoczonej Prawicy uruchomił bezprecedensowy, największy w historii program budowy mostów, w ramach którego zostanie wybudowanych 20 zupełnie nowych przepraw przez różne rzeki w naszym kraju. Wydajemy na to grubo ponad 2,5 miliarda złotych. A ja tylko mogę powiedzieć, że z jakiegoś powodu mieszkańcy Tczewa są straszliwie prześladowani przez polityków Platformy Obywatelskiej. Najpierw pan poseł Neumann wypowiadał się o nich w nie najlepszych słowach, a dzisiaj składa im obietnicę. Nie, jesteśmy 22, więc się powstrzymam. Każdy może znaleźć taśmę Neumanna w innej wyszukiwarce. Polecam, warto sobie odświeżyć. A dzisiaj Rafał Trzaskowski składa im nierealne obietnice, że będzie im remontował most. No, mieszkańcy Tczewa widzieli pewnie te obrazki, które prezentowaliśmy przed chwilą. Myślę, że Rafał Trzaskowski najpierw powinien ogarnąć kataklizm w Warszawie, a później zajmować się mostami, które należą do innych samorządów niż ten, którym on kieruje.